Nie ma na co czekać. Jesteśmy. Jesteśmy tak. To, szanowni Państwo, witamy po przerwie. I mam nadzieję, że będziemy równie owocnie spędzać ten czas, co przed przerwą. Więc żeby zbędnie nie przedłużać, zaczynamy od wystąpienia pani Zofii Dubowskiej. Tytuł widzimy, że oddaję głos. Dzień dobry. Ja sobie usiądę, albowiem gdyż nie mam doświadczenia wykładowego, więc się tak będę pewniej czuła. Po drugie, strasznie trudne zadanie przede mną, żeby was wzbudzić po obiedzie i też edukacją najgorzej. I to jeszcze historią edukacji. Natomiast no, zrobię co mogę, ponieważ bardzo się przygotowywałam starannie do tego wystąpienia. Z tytułu się w którymś momencie wytłumaczę, ale zacznę od takiej hasiorowej klamry. Zapytany w latach 70. Władysław Hasior, czy nie zastanawia się nad powrotem do szkoły Kenara, z której został wyrzucony po marcu 68 roku wraz z innymi nauczycielami, odpowiedział: nie ma mowy, gdyż dzisiaj jeszcze ostrzej widzę brak możliwości realizacji w miarę idealnego programu edukacji. Nie znaczy to jednak, że nie mam kontaktów z młodzieżą z tej szkoły. Często tu przychodzą, oglądamy mój notatnik fotograficzny i sądzę, że może być to pożyteczne, a na pewno bardziej swobodne. Mówił też w innym miejscu, że do sztuki trzeba zakładać białą koszulę, to jest kawałek tego tytułu, czyli podchodzić do niej serio. Nie on pierwszy zauważył, że edukacja nieformalna, która omija system, może przynieść więcej dobrego niż szkoła. Należał do grupy nauczycieli, którzy dawali młodym ludziom poczucie wartości i szacunku, inspirował ich, ale też wysoko stawiał poprzeczkę. Podobną taktykę w tym samym czasie, czyli 60-70 lata, stosowano w zachęcie w dziale oświatowym. No i to jest w dziale oświatowym, w drugim momencie to się tutaj. Miało chodzić. Działało. O. Nie, to nie tutaj tak. Mamy kilka. O, jeszcze raz spróbujemy. Teraz proszę. O, jest. Aż za bardzo. Dobra. No i tak, i dzisiaj będę opowiadać Państwu o historii Koła Miłośników Sztuki, które działało w Zachęcie od 62 roku i przed swoim odejściem z tej cudownej instytucji, a pracowałam w dziale edukacji, postanowiłam przyjrzeć się tej historii, a konkretnie zainspirowały mnie kroniki Koła Miłośników Sztuki, które były u nas przechowywane i zostały w zeszłym roku zdigitalizowane. I to jest bardzo fajny zbiór takich świadectw, jak pracowano z młodymi ludźmi dawno temu. Międzyszkolne Koło Miłośników powstało w 62 roku. To jest pierwsza księga, w której jest napisane, że koło zostało powołane w 62, ale zaczęto dokumentować jego działalność 2 lata później. Więc powstało w 62 roku z inicjatywy Bożeny Kowalskiej. I teraz tutaj taki krótki wstęp. Bożena Kowalska, znaczy nie wstęp, tylko dygresja. Bożena Kowalska pracowała w Zachęcie, która się wtedy nazywa Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, od 52 roku. I no jest to osoba, która po prostu wszystko, co tam się dobrego oświatowo-edukacyjnego działo, to ona była matką, założycielką wszystkich kierunków takich, czyli współpracy z uczniami, szkołami, szkolenie dla nauczycieli i dawanie nauczycielom potrzebnych takich narzędzi do prowadzenia lekcji w szkołach, i program publiczny wokół wystaw. To wszystko jakby wymyśliła Bożena Kowalska lata temu i w sumie z powodzeniem było realizowane przez lata, tam z drobnymi modyfikacjami oczywiście, natomiast takie zręby ona ustanowiła.
I w którymś momencie ta działalność oświatowa Zachęty stawała się coraz bardziej taką istotnym kawałkiem działalności, co nawet statut instytucji z 1962 roku mówił, że to jest bardzo ważne znaczenie pracy oświatowej. I pojawił się pomysł, żeby współpracować bardziej ze szkołami, z liceami i wciągać tych młodych ludzi w takie życie artystyczne. I żeby zrealizować ten program, zatrudniono Halinę Osterloff, która była matką, założycielką Międzyszkolnego Koła Miłośników Sztuki. Pierwsze zebranie, nie, to już było na innym slajdzie, no gdzie indziej. Pierwsze zebranie koła zostało odnotowane w kronice. I te kroniki właśnie były prowadzone na ogół przez, zwłaszcza te początkowe, przez jedną, dwie osoby i wszystkie spotkania i wszystkie działania były starannie odnotowywane. Pierwsze zebranie zostało odnotowane, i cytuję wpis z księgi. 17 września o godzinie 17.30 odbyło się zebranie młodzieży ze wszystkich szkół średnich warszawskich w celu zorganizowania koła miłośników sztuki. Na zebraniu było obecnych około 300 uczniów, na członków koła zapisało się 146. 300 uczniów, ja znam tę przestrzeń, te Zachęty, ja nie wiem jak się tam zmieściło 300 osób do sali, gdzie normalnie się mieściło 150. No ale wierzę tym zapisom. Członkami tymczasowego zarządu koła zostali Andrzej Siedlecki z Liceum Technik Teatralnych, Andrzej Rosner z Liceum imienia Marii Konopnickiej oraz Barbara Organa z Liceum Pedagogicznego. Podczas zebrania ustalono termin następnego spotkania oraz zorganizowano różnego rodzaju konkursy, na przykład na recenzję z wystawy, albo zgaduj zgadula, jak to się wtedy nazywało, a zwycięzców nagrodzono między innymi książkami, albumami, pierścionkiem z pracowni Zaremskich, figurką ceramiczną Baba z Cepeli, a także kompletami farb, co zostało bardzo skrzętnie potem kwitowane i te kwity są przechowywane w archiwum Zachęty. Tak wielkie zainteresowanie młodzieży wynikało ze ścisłych kontaktów Zachęty z nauczycielami. Od początku lat 60. organizowano były kursy z historii sztuki, a było to jakby koniecznością, ponieważ w 63 roku do szkół wprowadzono wychowanie plastyczne. I Zachęta stała się takim miejscem, które właśnie przygotowywało nauczycieli. Co tydzień odbywały się wykłady, które były ilustrowane przeźroczami przygotowywanymi przez zespół Zachęty. A te przeźrocze to też, no po prostu kupowało się książkę, robiło się zdjęcia i później to wszyscy w Zachęcie opisywali. Prowadzone wykłady były przez historyków sztuki, między innymi przez profesora Armanda Wetulaniego, Bożenę Kowalską czy Wiesławę Wierzchowską. Z czasem grono wykładowczyń i wykładowców się poszerzało o kolejne pokolenia historyków sztuki, głównie z Instytutu Sztuki PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Te wykłady koła miłośników sztuki trwały do początku, no już na pierwszej dekadzie 2000 lat jeszcze się odbywały. Inną formą współpracy ze szkołami było organizowanie wystaw reprodukcji. Tak pisała Halina Osterloff o tych wystawach. Wędrujące po szkołach, opracowane problemowo względnie monograficznie, na przykład jak artyści widzą świat, kolor w malarstwie, portret w malarstwie europejskim, Pablo Picasso i tak dalej, opatrzone katalogiem lub komentarzem w połączeniu z odczytami stanowiły pierwsze lekcje historii sztuki w szkole. Dla usprawnienia tej akcji, pisze Halina Osterloff, CBWA z własnych funduszów i według własnych projektów zaadoptowało w około 30 szkołach warszawskich sale, korytarze i świetlice, instalując w nich bardzo funkcjonalne oblistwienie ścian. Te wystawy funkcjonowały do początków lat 90. i Barbara Dąbrowska, która była moją kierowniczką w Zachęcie, opowiadała, że te reprodukcje wracały całe w rdzawych plamach od jabłek. No bo na korytarzach to się różne rzeczy działy.
Działalność Koła Miłośników Sztuki ruszyła pełną parą od samego początku. Zarząd uczniowski, wybierany na początku każdego roku szkolnego, współpracował ściśle z opiekunką koła Haliną Osterloff. Spotykali się dwa razy w miesiącu. Halina Osterloff wspomina, formy i metody pracy rodziły się w praktyce codziennej, często z inicjatywy i propozycji samej młodzieży. Tak na przykład, aby podnieść rangę koła i nadać mu charakter stowarzyszenia, CBWA na wniosek zarządu MKMS-u ogłosiło w 1963 roku konkurs wśród artystów plastyków na odznakę dla młodych miłośników sztuki. Autorem znaczka został Stanisław Topfer, a wykonawcą Mennica Państwowa. I ja mam ten znaczek. Regularnie odbywały się także wieczornice, również inicjowane przez młodzież. I można przeczytać w jednej z kronik. Czymże jest koło bez wieczornicy? Wiedzeni tym patetycznym pytaniem, takowąż wieczornicę zorganizowaliśmy. Po staremu, przy muzyce, ale bez tańców, bo zasłano parkiet produktem włókienniczym, który uciśnięto fotelami, co uniemożliwiło tym samym swobodne lawirowanie i poruszanie się po podłożu. Zaś drugim powodem był fakt, że zaproszony zespół gitarowy Mimozy, reprezentujący liceum imienia Frycza Modrzewskiego, specjalizował się w utworach, oględnie mówiąc, fogowskich, co przy dzisiejszym zapotrzebowaniu na szał nie mogło okazać się bodźcem wystarczającym. Wykłady dla członków KMS-u, tak jak już mówiłam, bo były dla nauczycieli i dla członków KMS-u były oddzielne wykłady i odbywały się w każdą środę o godzinie 17 w sali wykładowej Zachęty. Były wielką pomocą przy przygotowywaniu się do turnieju wiedzy o sztuce, który był prowadzony przez CBWA od 1963 roku. Turniej z czasem rozrósł się do wielkich rozmiarów. Początkowo urządzany był tylko w Zachęcie, a później włączyły się biura wystaw artystycznych z Krakowa, Lublina, Poznania czy wreszcie z Bydgoszczy, gdzie finał turnieju rozgościł się na stałe. Dzięki oddziałom terenowym, czyli BWA, rozrzuconym po całej Polsce, w turnieju brała udział młodzież z całego kraju. Według Haliny Osterloff turnieje przygotowały grunt do powołania Olimpiady Artystycznej w 1976 roku. Poza wykładami dla członków koła organizowane były wizyty w pracowniach artystów. W pierwszej połowie lat 60. miłośniczki i miłośnicy sztuki odwiedzili pracownie m.in. Henryka Musiałowicza, Haliny Chrostowskiej, turniejach. O, to jest chyba relacja z wizyty u Haliny Chrostowskiej, a tu są u Kobzdeja. Chodzili też do pracowni Franciszka i Ewy Starowiejskich, Janusza Kaczmarskiego i Janny Trojanowskiej-Kaczmarskiej. Barbara Brus-Malinowska opowiadała mi, bo przeprowadzałam wywiady z członkami Koła Miłośników Sztuki i w jednej z rozmów Barbara Brus-Malinowska opowiadała. Wizyty w pracowniach artystów odbywały się co miesiąc, dwa. Najlepiej zapamiętałam wizyty w trzech pracowniach. U Józefa Wilkonia, pokochałam go od razu. Miał pracownię w centrum Warszawy. Druga wizyta to u Marii Antoszkiewicz. W cudnym starym domu na Żoliborzu. Jej dom, wystrój, atmosfera plus jej surrealizujące obrazy były jedną całością. Pamiętam, jak pokazywała nam cieniusieńką chińską porcelanę. W tamtych czasach, gdy w zasadzie wszystko przepadło z rodzinnych rzeczy, to zrobiło na mnie niezwykłe wrażenie. Trzecia wizyta, którą pamiętam, była w pracowni Kajetana Sosnowskiego. Odwodził mnie od pójścia na historię sztuki. W miarę rozwoju działalności KMS-u pojawiła się idea wakacji ze szkicownikiem. I tu już przechodzimy do wakacji ze szkicownikiem, czyli letnich wyjazdów organizowanych dla najbardziej, jak to się mówiło, zmotywowanej młodzieży. Pierwszy wyjazd odbył się w drugiej połowie lipca 1969 roku. Stryk. Dobrze. 20 uczestnikami opiekowali się Joanna Kamińska, nauczycielka i wychowawczyni, oraz Wojciech Krause, historyk sztuki pracujący w Zachęcie. Trasa obozu wędrownego obejmowała m.in. Sandomierz, Lublin, Baranów, Leżajsk, Łańcut i Jarosław. I w księdze możemy przeczytać.
Zwiedzanie wyglądało następująco. Najpierw o danym obiekcie mówił ktoś z uczestników, następnie oprowadzał nas pan magister Krause. Zwracał on naszą uwagę nie tylko na rzeczy bardzo ważne, ale także i na drobne szczegóły, które pozwalają lepiej zrozumieć cechy charakterystyczne dla danego stylu. Po zwiedzeniu chętnie wracaliśmy do naszych chwilowych rezydencji. Były to m.in. schroniska szkolne, turystyczne, a w Leżajsku mieszkaliśmy nawet we wspaniałym hotelu. Wolny czas spędzaliśmy na czytaniu książek, dyskusjach, spacerach, wspólnych zabawach. Dwa razy byliśmy w kinie. Każdego dnia wyznaczone 4 osoby zajmowały się zakupami oraz robieniem śniadania i kolacji. Dzielnie smarowaliśmy grube kromki chleba, w najróżniejszych naczyniach i przeróżnych okolicznościach parzyliśmy herbatę. Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć oglądanie w telewizji lądowania pierwszych ludzi na Księżycu. Nie, bo tutaj pierwszych ludzi na Księżycu ma co innego. Podczas pierwszych wakacji ze szkicownikiem ukonstytuował się model obozów, który obowiązywał do 1976 roku. Czyli były to obozy wędrowne, współprowadzone przez 2 osoby, historyka sztuki i kogoś z pedagogicznym wykształceniem. Przemieszczano się pociągami i PKS-ami od zabytku do zabytku. Nocowano głównie w schroniskach młodzieżowych. Program był zarówno historyczno-sztuczny, jak i artystyczny. Uczestniczki i uczestnicy przygotowywali referaty na temat danego zabytku. Dużo czasu spędzano też na rysowaniu i malowaniu oraz na dyskusjach o sztuce. Odwiedzano muzea okręgowe i biura wystaw artystycznych. W programie znajdowały się też spotkania z lokalnymi artystami, teatr, kino i inne kulturalne atrakcje. Wieczorami omawiano rysunki, które powstały w ciągu dnia. Odbywały się wernisaże, uczestnicy oceniali i nagradzali najlepsze dzieła. Te wieczorne spotkania i rozmowy były bardzo cenione przez młodych ludzi i o nich później jeszcze opowiem. Dobrze. Wpisy prowadziły uczestniczki i uczestnicy na zasadzie dobrowolnej. Zeszyty były duże i ciężkie, co przy formie obozów wędrownych musiało być niezłym wyzwaniem. Nie wszystkie prowadzono systematycznie i merytorycznie, ale naprawdę są, no widać było, że one są pisane na luzie, że nikt im nie mówił, co mają konkretnie wpisywać i wyklejać. Wklejali bardzo różne rzeczy, jest cała dokumentacja jadłospisów, właśnie taka poezja napisów mijanych po drodze. No, czasy były takie sobie, natomiast cenzury w tych kronikach to nie zauważyłam. Obozy finansowało Kuratorium Oświaty i cytuję jedną z organizatorek. Do zeszytów wklejaliśmy setki paragonów, biletów, każdą wklejkę starannie opisując, co wypełniało nam każdy obozowy wieczór, kiedy dzieci już spały. Uczestnicy chyba nic nie wpłacali lub symbolicznie, bo pamiętam, że obok dzieci z zamożnych domów były też bardzo ubogie. Obozy nie były drogie. Obiady w parach mlecznych, pozostałe posiłki w schronisku, przy czym dzieciom pozwalaliśmy decydować, co sobie przygotują, co sobie zamówią. Szeryf pilnował, żeby codziennie pojawiało się coś zbytkowego, na przykład zawsze pożądane przez Tomka Raczka truskawki z bitą śmietaną. Tak o kwestiach finansowych mówiła Janna Krzymuska, historyczka sztuki, która pracowała w Zachęcie. A nie, to są jeszcze właśnie takie dziwolążki, które tam były wklejane. Janna Krzymuska i Włodzimierz Braniecki. Więc Joanna prowadziła te obozy i razem z Włodzimierzem Branieckim, który był nauczycielem, polonistą i wychowawcą, i nie wiem czemu, ale młodzież na niego mówiła szeryf. Anna Żakiewicz, ale to nie będzie Anna Żakiewicz, uczestniczka Koła Miłośników Sztuki w latach 1971-76 wspomina. Szeryf był niezwykle malowniczą postacią. Chodził w górze od piżamy, w paski, w wymiętolonym kapeluszu, klapkach drewniaczkach i złachanych spodniach sztruksowych. Miewał na szyi czerwone korale. Był spiritus movens z tego wszystkiego. A Dorota Folga Januszewska dodaje o drugiej prowadzącej. Janna była naprawdę niezwykłą osobą. Miała w sobie dar negocjacji pomiędzy różnymi postawami. Wchodziła w dialogi z ludźmi i oni chcieli z nią rozmawiać.
Pamiętam ze spotkania w pracowni Jurego Zielińskiego, że miała na niego działanie balsamiczne. Szeryf był postacią, która zakładała, że aby kogoś poznać, trzeba go poddać próbom różnego typu, żeby się zorientować, z kim mam do czynienia. Miał system prowokacji, które prowadziły do ujawnienia własnych preferencji i myśmy się tak cały czas bawili i drażnili. On był postacią na pobudzenie, a Joanna na uspokojenie. Z wpisów w kronikach i z rozmów przeprowadzonych przeze mnie wyłania się obraz wakacji, który miał formacyjny charakter dla wielu osób. Tutaj to puszczę po prostu kilka takich obrazków. Sposób prowadzenia zajęć, wartość merytoryczna, moc wieczornych dyskusji przedstawiają te wyjazdy jako coś wyjątkowego, nie tylko na tle PRL-owskiej rzeczywistości. Po latach tak mówi o nich obecnie psychoanalityczka Ewa Modzelewska-Kosowska. Wieczorne spotkania podczas wyjazdów były po prostu fantastyczne. Zaczynały się od wernisażu, od ekspozycji wszystkich prac, które powstały w danym dniu. Zasada była taka, że w ciągu dnia rozchodziliśmy się po mieście lub terenie. Po terenie. Co jest? To jest rynek. No, niech tu będzie. Każdy szedł gdzie chciał, miał wrócić o określonej godzinie na obiad. Ktoś malował detal architektoniczny, ktoś szedł nad rzekę, żeby zrobić pejzaż. Wieczorem oglądaliśmy pracę i dyskutowaliśmy. Tam był taki klimat, który nie wytwarzał rywalizacji. Po wernisażu robiliśmy sobie tak zwane psychodramy. Był postawiony jakiś program i rozmawialiśmy w sposób bardzo osobisty, z sięganiem do własnych przeżyć. Oczywiście tylko jak ktoś chciał, nie było żadnego przymusu. Można było skrytykować dorosłego i mu się przeciwstawić, wyrażać bardzo różne opinie. Lepszego doświadczenia dla młodych ludzi nie można wymyśleć. Podczas wyjazdów w Barze Mlecznym mogliśmy zamówić co chcemy. To było czymś kompletnie nienormalnym. Wywoływało w tych restauracjach szok i niedowierzanie. Traktowano to jak rodzaj oporu. W porównaniu z surową atmosferą szkolnych lat, tych 70., wakacje ze szkicownikiem były prawdziwą oazą wolności. Osobowości Włodzimierza Branickiego, wielbiciela Janusza Kurczaka i Anny Krzymulskiej, spokojnej, kojącej i merytorycznej, tworzyły ramy, w których młodzi ludzie czuli się bezpieczni i wysłuchani. Joanna Krzymulska pisała: dzieci były w centrum naszej uwagi przez 2 tygodnie, ważne z każdą swą sprawą. Wieczorne rozmowy dotyczyły najróżniejszych tematów. Za sprawą szeryfa dość wnikliwe, czasem ostre, skłaniał dzieci do szczerości, ale bezlitośnie rozpoznawał pozy, a któż w ich wieku za nimi się nie chowa. Burzliwe dyskusje i łzy. W szkole w tamtych czasach trzeba się było uczyć, u nas być. Mnie to wzrusza. Wyjazdy zaprzestano, w każdym razie tę turę wyjazdów, bo wyjazdy tak naprawdę przez zachęty były organizowane do początku 2000 lat. Natomiast ta tura pod tą opieką się skończyła w 1977 roku. Najprawdopodobniej wiąże się to z rozpadem kadry organizującej obozy. Wojciech Krause odszedł z zachęty do życia Warszawy, Włodzimierz Braniecki przeniósł się do Poznania, a Joanna Krzymuska miała coraz więcej obowiązków związanych z rozwijającym się turniejem wiedzy o sztuce i prowadzeniem koła miłośników sztuki, ponieważ zastąpiła Halinę Osterloff, która to przeszła na emeryturę. Jednak to, co najlepsze, właśnie się odrodziło i ruszyli na kolejne w 82, ale to już nie to. To jeszcze rysuneczek. I co tutaj jeszcze mamy? Dobrze. Opiekunkami koła przez te wszystkie lata były mądre i odważne kobiety. Halina Osterloff, Joanna Krzymuska, Barbara Dąbrowska, które wychowały całe pokolenia osób przejętych sztuką. Jak wspomina jedna z uczestniczek. Człowiek był ciekawy świata, opowieści, książek. Chodziliśmy na wspaniałe wystawy, przedstawienia teatralne, te kłótnie między nami, dyskusje o sztuce. Nie mówiło się o tym, co nas otacza, że brudno, szaro i byle jak. No i to na koniec właśnie są wymienione osoby, z którymi rozmawiałam. No i żeby tak domknąć to, to na kogo wyrosły dzieci zachęty? W każdym razie te dzieci
60., 70. lat. Nie wszyscy poszli na historię sztuki czy studia artystyczne. Absolwenci KMS-u stawali się lekarzami, prawnikami czy projektantami krajobrazu, nie tracąc zainteresowania sztuką. A ci, którzy zajęli się historią sztuki i organizacją życia kulturalnego, pisali później o sztuce Hasiora i kuratorowali jego wystawy. Taka prawda. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam Joannę Kordiak, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Jesteśmy w temacie cały czas. Pozostajemy w temacie. Ja zostaję też usiądę. To kanarowe krzesła, więc... Proszę bardzo. I chyba trzeba mocniej stąd przyciskać. Ja chciałam się podzielić. Dziękuję za zaproszenie. Nie jestem badaczem twórczości Hasiora, ale przyjechałam, żeby trochę opowiedzieć o tematyce wystawy, na którą teraz pracuję w Zachęcie właśnie, a dotyczy ona rozmaitych alternatywnych praktyk edukacyjnych, edukacji dziecięcej, artystycznej w XX wieku, poświęcałam w XX wieku, no i też z udziałem współczesnych artystów. A teraz chciałam się zająć przy okazji tego wystąpienia, nakreślić mapę właśnie różnych praktyk z zakresu edukacji artystycznej dzieci, takiej alternatywnej edukacji w krajach byłego bloku wschodniego, które mogą stanowić dla nas jakiś trochę kontekst do może przyjrzenia się i kontekst dla działań edukacyjnych zarówno w ramach instytucji szkolnej, jak i poza nią i projektów partycypacyjnych Władysława Hasiora. Są to działania, które właściwie miały miejsce w ramach, odbywały się w ramach systemu ówczesnego, bo mam na myśli przede wszystkim lata 70. i 80., o których tutaj będę mówić, w ramach ówczesnego systemu politycznego, edukacyjnego, ale jednocześnie które były działaniami w jakiś sposób poprzek tego systemu. No i wreszcie chciałabym zwrócić uwagę przy tej okazji też i jakby tym się trochę teraz w ostatnim czasie zajmuję, na właśnie obszar edukacji, jak Zosia wspomniała, nudny temat edukacja, a jeszcze gorzej edukacja dzieci. Ale właśnie chciałam zwrócić uwagę i tym, czego ostatnio rzeczywiście ten temat mnie pochłania, czyli właśnie obszar edukacji artystycznej, no, traktowany zazwyczaj dosyć marginalnie, ale właśnie jakby ja to traktuję jako wyzwanie i jakoś też mnie to przekonuje, że należy ten obszar jak najbardziej włączyć do głównego nurtu badań historii sztuki, historii pedagogiki, w ogóle pedagogiki sztuki, w ogóle historii pedagogiki, jako obszar takich interdyscyplinarnych badań, że jest to po prostu niezwykle interesujący, trochę taka może też biała plama. No i wreszcie te kilka przykładów z tego okresu lat 70., 80., które tutaj przedstawię, z krajów takich jak Czechosłowacja, Rumunia i Węgry, no dla mnie też są punktem wyjścia do rozważań na temat kierunku edukacji dzisiaj, kierunku edukacji artystycznej, szerzej edukacji przez sztukę. Wydaje mi się, że te przykłady mogą być bardzo inspirujące, także dzisiaj. Właściwie wciąż są czymś takim źródłem, z którego można by, myślę, czerpać. Tak więc w krajach bloku wschodniego, ten tytuł nie mam za. Tak, tutaj jest temat, te kilka nazwisk, bo co to, niektóre nazwiska mogą być nowymi nazwiskami, nie takimi bardzo znanymi. Inne są znane, jak Peter Forgacz, ale chyba może nie być kojarzony z działalnością w obszarze edukacji dzieci. W krajach bloku wschodniego w latach 70. edukacja artystyczna amatorów, a także właśnie dzieci i młodzieży dawała szansę wdrażania w życie eksperymentalnych metod pracy w znacznie większym stopniu niż w państwowych wyższych szkołach artystycznych. Te eksperymentalne metody pracy polegały na przede wszystkim działaniu kolektywnym, nastawionym na partycypację, na proces, skupionym na procesie, dla których istotnym punktem wyjścia była przede wszystkim zmiana hierarchii między artystą, nauczycielem, a uczniami, a wręcz jakby
odrzucenie tej hierarchii, zastąpienie tego tradycyjnego podziału ról niehierarchiczną relacją między uczestnikami, właśnie uczniami, nauczyciele, a właściwie traktowanymi jako na równych prawach, jako uczestnicy procesu twórczego. I to są takie pewne stałe elementy, które w tych różnych praktykach, które przywołam, są takim wspólnym mianownikiem, czyli taka właśnie niehierarchiczna, interdyscyplinarna, kolektywne, wspólne działanie i nastawienie na proces pewien twórczy. Przykładem takim chociażby ciekawym... Oli? Jeszcze raz trzeba. Tak? Aha, to jest to. To nie film, tylko na nas slajd, obrazek. Ciekawym przypadkiem może być Czechosłowacja, szczególnie się skupiam na słowackich artystach, bo szczególnym przypadkiem, wręcz fenomenem lat 70. i 80. była Bratysława, szczególnie przedmieścia Bratysławy. Od lat 60. działały tak zwane ludowe szkoły artystyczne, to były szkoły podstawowe na takim kierunku artystycznym. Potem w latach 90. przekształcone w podstawowe szkoły artystyczne. W okresie tak zwanej normalizacji, w latach 70. i 80. wielu artystów w tak zwanej sceny, nieoficjalnej sceny artystycznej korzystało właśnie w tym czasie z takiej możliwości zatrudnienia w charakterze nauczyciela w szkołach podstawowych, w charakterze właśnie szkołach artystycznych. Można wręcz, jeżeli chodzi o Czechosłowację, mówić o takim fenomenie artystów, pedagogów, którzy rzeczywiście poprzez te zajęcia prowadzone w szkołach podstawowych, artystycznych szkołach podstawowych, mieli ogromne oddziaływanie, ogromny wpływ na całe pokolenie swoich wychowanków, często też przyszłych artystów. Tak jak już mówiłam, szczególnie ten fenomen dotyczy, jakby to miał miejsce na przedmieściach Bratysławy, takich osiedlach w biedniejszych dzielnicach tego miasta. Często tak oczywiście ta współpraca między nauczycielem, artystą, pedagogiem a dziećmi przybierała bardzo niekonwencjonalne formy, często też wychodziła poza ramy instytucji. Chociażby takim przykładem może być jeden z wielu projekt realizowany przez Desideratota i dzieci z bratysławskich szkół podstawowych w drugiej połowie lat 80. No to właśnie przykład tego projektu pod tytułem Zrób sobie maskę. Tot zaprosił dzieci do współpracy przy tworzeniu masek, rozmaitych masek, tworzeniu się narzucał pewien temat, pewien problem, a jednocześnie zainicjował szereg fotografowanych przez siebie wspólnych działań performatywnych w przestrzeni miejskiej albo też w naturze. Aktywna postawa artysty, pedagoga w połączeniu z energią wyobraźnią dzieci przyniosła bardzo ciekawy rezultat w postaci niezwykłej książki, właśnie zatytułowanej Zrób sobie maskę. Innym przykładem, jednym z wielu działania artysty Mariana Mudrocha, on w latach 80. z kolei prowadził zajęcia w popołudniowej szkole artystycznej dla dzieci. Na zdjęciu widać dokumentację zrealizowane wspólnie z dziećmi akcji zainspirowane twórczością Adrienny Simotowej i jej pracami na papierze. W tym samym czasie podobną aktywność głównie wspólnie z amatorami, ale także z dziećmi i młodzieżą prowadzili Juliusz Koller oraz Kweta Fullerowa. Tak więc ten fenomen, którym zajmuje się między innymi taka badaczka Daniela Czarna, słowacka badaczka, ona uważa, że jest to zjawisko, które jest jakby rzeczywiście warte zwrócenia uwagi, a wciąż jest taką białą plamą w historii pedagogii sztuki. Oczywiście było tak, że dla wielu absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w latach 70., takich właśnie jak Marian Mudrok, Desdertop czy Ladisław Czarny, to nauczanie w szkołach podstawowych nie było wymarzonym zajęciem, nie było takim upragnionym zajęciem po ukończeniu studiów, ale jednocześnie było jedyną możliwością zapewnienia sobie jakichś podstawowych warunków bytowych i jednocześnie dawało to możliwość zajęcia się tak w cudzysłowie prawdziwą twórczością. Jednak paradoks polegał na tym, że bardzo często to, co było tak wymuszone sytuacją polityczną, ekonomiczną, stało się dla wielu z nich rzeczywiście takim
mówiąc górnolotnie, powołaniem, stało się przestrzenią rzeczywistej, takiej twórczej swobody i eksperymentu. I bardzo wielu z nich, jakby, choć nie było to ich założeniem, potem jakby było, związało się na kolejnych latach również z pedagogiką. Potem tworzyli programy edukacji artystycznej, które po 1989 roku były wdrażane jakby jako program szkół podstawowych właśnie artystycznych, a także na Akademii Sztuk Pięknych. To, co łączyło tych artystów, to oczywiście nie tylko wzajemne na jakieś relacje przyjaźni, ale też właśnie odwołanie do pewnych z takich wspólnych korzeni. Te korzenie to tradycja pedagogiczna Bauhausu, która też miała ogromny wpływ na ten wpływ Bauhausu, też oczywiście był znaczący, jeśli chodzi o Bratysławę. I tutaj też taka ważna tradycja bratysławskiej Szkoły Sztuk Pięknych, działającej w latach od 1928 roku, gdzie, co ciekawe, powstał jeden z pierwszych takich wydziałów artystycznych dla dzieci, działający w latach 30. Prowadzili go Ludowit Fula i Mikulasz Galanda. Ciekawym też taką grupą, jeśli chodzi o bardzo eksperymentalne metody edukacyjne, była rumuńska grupa Sigma, założona w 1969 roku w Tymi Szoarze przez artystów, to były nie nazwiska, bo też Stefana Bertalana, Konstantina Flondora, Joanna Gajte, Doru Tulkana i matematyka Luciana Kodreanu. Zainteresowania grupy to przede wszystkim komunikacja wizualna, zaawansowana technologia, nauka, różne dziedziny, matematyka, cybernetyka, bionika. Ważne artystyczne odniesienia to był konstruktywizm z początku XX wieku, a także konceptualizm. No i to ważnym przedmiotem zainteresowania była edukacja, radykalna edukacja. Laboratorium służącym testowaniu koncepcji artystycznych były zajęcia prowadzone przez ich członków w Liceum Plastycznym w Tymi Szoarze od 1969 roku aż do 1983. I one obejmowały różne dziedziny, sztuka, architekturę, także wzornictwo. To, co było kluczowe dla tych działań artystycznych, to procesualność, praca w grupie i rola pracy w grupie i wreszcie interdyscyplinarność znowu. Przyswajanie i wykorzystywanie w procesie twórczym wiedzy z różnych obszarów. A więc architektura, matematyka, geometria, bionika, cybernetyka, także psychologia. I znowu wątek, który powraca, czyli istotne było zastąpienie tradycyjnej hierarchii zasadą wzajemności. I to, co też jest bardzo istotne, jednoczesne nauczanie i uczenie się, zacieranie granic między nauczycielem a uczniem, a także granic między przestrzenią instytucji a przestrzenią poza nią. Istotne były różne działania w przestrzeni publicznej, bardzo ważne były działania w naturze. Uczniów zachęcano, by sięgali po bardzo różnorodne tworzywa, od drewna, papieru i szkła, przez aluminium, aż po aluminium i tworzywa, takie najbardziej nowoczesne, tworzywa syntetyczne, a także medium fotografii i film od samego początku towarzyszyło tej wspólnej pracy. I wreszcie źródła i jakieś ważne inspiracje dla praktyki edukacyjnej grupy Sigma to pedagogika Bauhausu. Ich członkowie grupy czytali, tłumaczyli teksty oczywiście Paula Klee, Johannesa Itena, a także pedagogika Buckminstera Fullera. No i edukację wyrażali sobie jako właśnie proces wzajemnego uczenia się i otwartego eksperymentowania. To zdjęcia z kilku akcji wspólnych z uczniami liceum. Naturę koparną. No to jest podrzucone. To jest wysyłka. Chyba tak, to jest moment, kiedy to jest po prostu jest podniesione. To była Buckminstera Fullera. No gdyby było zawieszone, to byłoby też ciekawe, gdyby to wylewitowało. To są tylko kadry z filmu, więc taka jakość jest byle jaka, no to są, zachowały się na te materiały filmowe.
No i tutaj też ten kadr, który się pojawił na początku, taki bohater, który mi się wydaje jako tam szczególnie ciekawy, to jest Peter Forga, czy też nie znałam go od tej strony, tak powiem, że rzeczywiście to też jego kariera nauczycielska była podobna, jak to było przy omawianych artystach też czechosłowackich. No, wynikiem przypadku została trochę wymuszona przez sytuację. Peter Forgacz w 1971 roku został usunięty z Akademii Sztuk Pięknych z powodów politycznych i zaczął uczyć w szkole podstawowej, jeden z budapesztańskich szkół podstawowych, gdzie wdrożył w życie swoją innowacyjną metodę pedagogiczną, która szybko zwróciła uwagę takiego komitetu badań nad kulturą wizualną Węgierskiej Akademii Nauk. To też pokazuje takie ówczesne, w latach 70. na Węgrzech, zainteresowanie tematyką edukacji i edukacji takiej eksperymentalnej. Za pośrednictwem Klary Kokarz, Klara Kokarz też taka ciekawa postać, właściwie pionierka takich eksperymentalnych metod pracy z dziećmi. Ona była przede wszystkim była psycholożką, była też nauczycielką muzyki, no ale zajęcia pracy z dziećmi rozumiała w bardzo nowatorski sposób, bardzo tak interdyscyplinarny. To nie były po prostu zajęcia z muzyki, one łączyły bardzo różne obszary w ogóle sztuki. No i Peter Forgacz został zaproszony do tego, żeby opracować taki program eksperymentalnej edukacji artystycznej, która właśnie miała być prowadzona pod kierownictwem Klary Kokarz, czyli we współpracy z nią. Z tego sprawozdania dowiadujemy się, że ten eksperyment był zaplanowany na 4 lata, został podzielony na roczne programy, które skupiały się na konkretnym temacie wizualnym lub narzędziu i w których wykorzystywane były różne rodzaje działań. Był to rysunek natury, ale też rysunek zbiorowy, montaże, kolaże, projektowanie środowiska, no a medium znów, medium, które było przez niego wykorzystywane w pracy z dziećmi, do których dzieci też były zachęcane, to medium filmowe, fotograficzne i filmowe. Z tego tekstu Forgacza i też w ogóle z jego tych działań wyłania się właśnie taki proces edukacyjny jako proces bardzo interdyscyplinarny, który pozwala na swobodne wykorzystanie bardzo różnych materiałów, no ale przede wszystkim skupia się na doświadczeniu dzieci. Takim teoretycznym zapleczem Forgacza była znów tradycja Bauhausu, a także tutaj Laszlo Moholy-Nagy, także Walter Benjamin. I ważnym też punktem odniesienia, ważną inspiracją były działania węgierskiej neoawangardy. To był czas, czyli lata 70. rozwijania się różnych idei pedagogicznych węgierskich artystów neoawangardy, rozwijanych w ramach na przykład działalności różnych kół samokształceniowych. Takim przykładem najbardziej znanym są tak zwane ćwiczenia z kreatywności prowadzone przez Miklosza Erdeli czy Idore Maurer w latach 75-77. Z kolei on też wdrażał w życie te rozmaite praktyki inspirowane działalnością Jacoba Levy'ego Moreno, czyli socjodrama, psychodrama. No i ogromny wpływ na niego wywarł taki legendarny psycholog węgierski zajmujący się psychologią dziecięcą, właśnie taki pionier też terapii dzieci, Ferenc Merej. Stał się jego potem mistrzem i przyjacielem, też tworzył film na który ilustrował tę przyjaźń. Może puszczę teraz film, przykład jakichś takich zapisów wspólnych działań z dziećmi w tej szkole. To były rzeczywiście wspólne działania, to co było dla niego bardzo ważne. To co było dla niego istotne, to założenie, że ten eksperyment nie może być prowadzony bez uwzględnienia no też kontekstu szkoły, takich realiów szkoły, ale też właśnie to pewnie ma jakiś dźwięk też ten film. Co to nie jest kluczowe, nieodzowne, ale to jest jakaś tam jakość tam też. No to krótko mówiąc jest też ścieżka dźwiękowa dosyć ciekawa, chociaż wizualnie myślę też to jest dosyć interesujące. W każdym razie tak, czyli jakby te czynniki uwzględnienia jakby realiów szkoły, ale też środowisko, jakby ten aspekt, no i takie różnego rodzaju.
to, co było, tak, środowisko, z jakiego wywodziły się dzieci, tak? No dobrze, ja teraz może to... Nie, ale super, moim zdaniem jest super ten film, chciałabym zobaczyć na szwiedę. Zaczyna się oczywiście taki zwykły zeszyt uczniowski, ale on brzmi chwilę, to znaczy ciekawego zaraz dzieci, trochę pokazuje, jak to wyglądało. Zatrzymam się w każdym razie, to co było też dla niego ważne, to upodobania estetyczne, uwzględnienie upodobań estetycznych dzieci, które chciał, starał się włączyć do procesu twórczego. Te upodobania, które oczywiście były też, które były oczywiście kształtowane przez środowisko, z którego się dzieci wywodziły, no, głównie pochodziły z rodzin robotniczych. Może w takim razie nie będę o całym tym kontekście politycznym mówię, tylko wspomnę jakby generalnie, jakie było oddziaływanie tych zajęć Forgacza. Znaczenie, tak, metoda edukacji artystycznej stosowana przez Forgacza stała się dla niego doskonałym narzędziem uprawiania pedagogii krytycznej. Wprawdzie w jego programie nie było bezpośrednich odniesień politycznych, jednak dzięki nawiązaniu do tradycji awangardy i metody uczenia się przez działanie, miał on wyraźny emancypacyjny charakter. Eksperyment Forgacza stanowił dla dzieci rodzaj aktu wyzwolenia. Jak wspominają uczestnicy, nauczył ich nowego sposobu patrzenia na życie, uczynił bardziej wrażliwymi, otwartymi i co nie mniej ważne, bardziej krytycznymi wobec otaczającego ich świata. Przywracał też poczucie sprawczości dzieciom, które miały możliwość w jakiś sposób kształtowania swojego otoczenia. Wspólnie tak? Więc nie pokażę więcej filmów. Szkoda. Nie, no, szkoda, bo chyba to było najciekawsze. No dobrze, używam tak już w takim razie. Tak. Już? No nie będę dlaczego dwa, bo tak zaczęła się machać. Może 5 minut jeszcze. No jeszcze 5 minut możesz. Nie, to może puszczę na zakończenie rzeczywiście film, żeby pokazać film, który jakby jest takim dokumentem stworzonym przez takie ważne studio filmowe działające na Węgrzech, czyli Bela Balázs Studio. I to pewnie Państwo to jakby znają działalność tego studia. To też jest przykład takiej instytucji państwowej, ale działającej w ramach systemu przemysłu filmowego, a jednocześnie właśnie kompletnie ten system rozsadzający w jakiś sposób. Tworzyli filmy dokumentalne, ale eksperymentalne, no, między innymi serię o edukacji. I jednym z filmów właśnie filmy tytułowany Obiektywny obraz Andreasa Peterfliego, który właśnie dokumentuje ten eksperyment Forgacza. I doskonale pokazuje, właśnie daje nam taki wgląd w ówczesne środowisko edukacji publicznej, zideologizowaną, hierarchiczną, codzienną rzeczywistość tradycyjnej szkoły. I jest taki, prawda, dyrektorka szkoły wypowiada się bardzo entuzjastycznie o tym programie Forgacza, no jednak ze wspomnień dzieci i Julii, jakby samego artysty, wiemy, że jakby to środowisko pedagogiczne nie było zupełnie przygotowane na tego typu zajęcia. Zostało właśnie takim eksperymentem, taką wyspą wolności i nie miały większego oddziaływania na to, co się działo poza tą szkołą. W każdym razie jest tylko taka scena, gdzie mamy tradycyjną, bardzo schematyczną lekcję, ale chwilę potem widzimy... Wskoczymy do tego filmu. Widzimy Petera Forgacza i dzieci, które pracują wspólnie nad projektem przygodowego placu zabaw. Są to zajęcia, które są czymś zupełnie innym. Są to zajęcia, które angażują wszystkie zmysły, angażują różne rodzaje wiedzy. Zajęcia, które są oparte na zasadach demokracji, wzajemności, której nauczyciel jakby współpracuje z dziećmi, od nich się uczy. Chyba już tego nie pokażę. Znaczy nie pokażę, pokażemy, tylko się zmultiplikowało. I to co przejdziemy. Szybciutko. To jest ten filmik? Możemy jeszcze następny. Tak? Jeszcze następny możemy.
Ostatni. Dobrze. To kawałek. Dziękuję bardzo. Wejdziemy. Spotkanie z artystami. Mogę zaczynać? Tak. Liczysz czas. Szanowni Państwo, nazywam się Klaudia Kot. Zawodowo związana jestem z krakowską OSP, gdzie realizuję projekt bardziej artystyczny niż badawczy o długiej nazwie Nowe sposoby dokumentacji i interpretacji artystycznej obszaru sztuki ludowej z wykorzystaniem współczesnych technologii. W sumie może być bez dźwięku, bo nie każdy slajd ma dźwięk, więc jak coś nie wyłączy. Projekt ten bazuje na osobistych doświadczeniach, badaniach sztuki ludowej i wędrówkach po krajobrazie, gdzie kolejno koduje jakby zostałe przestrzenie, przestrzenie wirtualne później. Inspirując się zarówno, zastanawiam się, bo chyba mi się to mimowolnie odtwarza, bo ja nic nie cisnę, ale dobra, to zobaczmy. Inspirując się zarówno odkrywaniem dawnego rzemiosła. Aha. Nie ustawiłeś, żeby... Nie, ustawiłam, żeby przechodziło jak klikam, a wydaje mi się, że... Nie, to przechodzi, jest ustawione automatycznie. O, tak nie miało być, o, to chwileczkę. Szybciej szło niż jak do mówić, bo ja nie umiem też się z tym obcym. Ale nie mam dźwięk, który jest tutaj, a nie mam tego studiu. Ale to jest jeszcze inny. Próba wyszła jak zawsze. Dobrze. Więc tak, mój projekt bazuje na odkrywaniu różnych przestrzeni, rozmawianiu z twórcami ludowymi w różnym tego słowa znaczeniu,
na dokumentację ich prac, dokumentację rozmów z nimi i kolejno na kodowaniu właśnie tej przestrzeni, tak jak powiedziałam. Inspiruję się sztuką wędrówki, sztuką chodzenia. To jest bardzo też ciekawie opisane w książce Susan Zontek. Inspiruję się też poznawaniem możliwości, które oferują współczesne technologie, ale staram się nie zatracać tego, co autentyczne, szczere i takie bezpośrednie prawdziwe. Wplatam w ten proces artystyczną wędrówkę. Ten projekt jest artystyczno-badawczy i dlatego proponuję w nim stworzenie pewnego rodzaju przestrzeni, która może być obsługiwana przez wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość, takie zabiegi jak skanowanie 3D czy fotogrametrię. I istotne dla mnie jako artystki badaczki jest bycie w przestrzeni i dla mnie tego typu prace, tego typu projekty ciągle pozostają otwarte. Dlatego takimi działaniami je opisuję. I natura obecna jest jako kraina o statusie metafizycznym. Projekt obejmuje ogół działań artystycznych w przestrzeni krajobrazu kulturowego i naturalnego, który jest rozumiany jako wielowarstwowa struktura. No i jakby konsekwentnie chciałabym, aby zostało to pokazane jako przestrzeń we wszystkich aspektach istnienia tej przestrzeni i też, żeby każdy obiekt był samodzielnym dziełem i żebyśmy mogli mówić o sztuce osobnej, nie tylko jakby musieli wszystko definiować. Inspiracją do tego tematu był dla mnie tak naprawdę notatnik fotograficzny Hasiora, też jego współpraca z Zofią Rydet przy zapisie socjologicznym na Podhalu, bowiem to właśnie Hasior traktował otoczenie jako gotową wystawę, gotową galerię sztuki. I tak jak czytamy na slajdzie, Hasior zauważył, że żaden artysta nie znajduje tylko w samym sobie dość energii twórczej i musi być podłączony do akumulatora. I ważne jest to, żeby dostrzegać, czy to istotę materii, czy właśnie nieszlachetne materiały, w tym co nas otacza, tak? To już dzisiaj niejednokrotnie było powiedziane. Jedno z pytań, jakie zadaję sobie w swoich rozważaniach artystyczno-badawczych, to czy sztuka wykorzystująca nowe technologie ma służyć jedynie rejestracji, czy może przejąć także pewne cechy sztuki wędrówki, sztuki ziemi, sztuki nazywanej ludową, jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli, nie rozpatrywali, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że niekoniecznie powinniśmy wszystko szufladkować i definiować co do szczegółu. Ludową mam na myśli takie cechy, które reprezentują bezpośredniość, związek z tworzywem jako naturalnym środowiskiem. Kolejne zagadnienie, mówiąc o ludowej, zastanawiam się nad odpowiedzią na pytanie, czy rozwój technologii nie przeszkadza w prostym doświadczaniu materii, w beztroskim wędrowaniu, stawianiu kroku, dotykaniu ziemi, obcowaniu z tą materią w taki sposób, w jaki Hasior obcował i analizowaniu tego śladu. Też z punktu widzenia artystycznego wydaje mi się, że to jest istotne, że tak jak rozpatrując sztukę ludową, powiedzmy, ja zajmuję się badaniem materii, którą na przykład jest ziemia, czyli glina, czyli to, pod czym stąpamy i nie zauważamy tego na co dzień, a ktoś inny po prostu wykorzystuje to jako coś, z czego tworzy, działa, tak? Coś, z czego powstaje jakieś dzieło. Przemieszczanie się jako obrana przeze mnie strategia artystyczna to przechodzenie właśnie przez tą sztukę ludową jako przez całokształt zjawisk, który opisuje potrzeby pierwotne człowieka,
do tworzenia zgodnie z tym, co jakby w nim drzemie, co jest szczere z tym, co chcę pokazać, co jest autentyczne i co jest bezpośrednie. To także bezpośrednie, dosłowne i metaforyczne przechodzenie przez kolejne etapy ciekawości, przez etapy refleksji. Podróż w twórczości artystycznej jest dążeniem ku przestrzeniom nieznanym i to właśnie potrzeba zmiany stawia takie głębszą potrzebę z każdym też fizycznym takim krokiem. Zdobywanie nowych doświadczeń i też kompilacja wizji świata i nie byłaby moim zdaniem możliwa, gdybyśmy nie otrzymali i nie sprawili sobie jakby sami tego trudu wyjścia poza sferę komfortu i doświadczenia wolności w przestrzeni krajobrazu, czy to naturalnego, czy kulturowego. Doświadczenie wędrówki to też tworzenie pewnego rodzaju dzienników podróży. Bycie w tym procesie, w procesie wędrówki, to jednocześnie bycie w procesie twórczym i warto zauważyć, że po prostu zbliża to odbiorcę do współodczuwania, kiedy jakby wchodzimy w to dzieło i zastanawiamy się, co autor miał na myśli, jakby co nim kierowało, tak? Próbujemy współodczuwać. W notatnikach Hasior usmysławia widzowi istotę doświadczenia. Fotografie z notatników powstawały bez wątpienia w procesie bycia w drodze, w procesie przemieszczania się, przez co tworzą swoiste laboratorium do badania autorskich form rzeźbiarskich oraz do pracy z formą krajobrazu. Hasior traktował podróż jako proces, jako okazję do zdobycia doświadczenia. Swoje prace tworzył z różnego rodzaju materiałów, no i także z przedmiotów codziennego użytku, które zawierały różne odniesienia do otaczającej go rzeczywistości, czy chociażby sztuki ludowej. Wykorzystywał lokalny, religijny i świecki kicz, żeby w jakiś sposób jego prace dialogowały z tym, co go otaczało, bo natura też nie była dla niego obojętna. Dzięki Hasiorowi przedmiot staje się metaforą zupełnie nowej energii, przybiera zupełnie inne formy. Hasior powiedział, że eksponat konkretyzuje się w momencie spotkania z odbiorcą. Stąd moim zdaniem potrzeba, a w konsekwencji właśnie wyjście z pracowni. Postawienie jednego kroku z pracowni już jest jakby wejściem w nieznane, w doświadczenie tego, co nieznane i w jakby skonfrontowanie się z tym odbiorcą. Mówienie do publiczności, do odbiorców dzieła to też jest istotne. W takim postrzeganiu warto zwrócić uwagę na wątki badawcze, bo wskazuje to na takie kuratorskie podejście Hasiora do tych prac. Tak samo jak to, że on samodzielnie dokumentował swoje działania performatywne, co często było jedyną jakby formą zaistnienia tego dzieła. I też dzięki tym rejestracjom te prace mogły jakby być później odtworzone, jakby mogła być zadziać się ich rekonstrukcja. Gromadził też zeszyty o kulturze wizualnej, jak wiemy, a dzięki cyklom, które były uporządkowane, mógł prezentować je na spotkaniach, które odbywały się w jego pracowni. Patrząc na fotografie Hasiora, które wcześniej widzieliśmy, wiadomo, są to tylko przykłady, widzę jakby taki szczególny język ekspresji twórczej. I dlatego ważna jest dla mnie obserwacja relacji i jej zależności między człowiekiem a naturą, która bez wątpienia była zawsze obecna w jego twórczości. No i też miejsce, w którym mieszkał, w którym tworzył, nie było obojętne. Trafnie postrzegał autentyczność otaczającej jego przyrody i
jakby to bezpośrednio przekładało się na to, że doceniał materię, doceniał żywioł i właśnie dzięki temu w taki sposób widzę podejście do tej sztuki autentycznej, tak, żeby sięgnąć do materii. Dlatego dotychczasowe doświadczenia artystyczno-badawcze przez pewien czas skupiały mnie tylko i wyłącznie wokół sztuki ludowej, bo przyznam szczerze, że sama nie byłam pewna, jak rozpracuję temat, który mnie interesuje, żeby został on pokazany w zupełnie inny sposób, a nie w taki, o jakim wszyscy czytamy. Więc definiuję to jako całokształt zjawisk, które opisują potrzeby pierwotne człowieka do tworzenia zgodnie z tym, co autentyczne, szczere i bezpośrednie. Idąc za dr Ewą Klekot, zauważamy też, że obcowanie z materią polega na tym, żeby nie narzucać rzeczywistości form wynikających z ludzkich ograniczeń, ale pozostawić miejsce na jej własną sprawczość. I w pewnym momencie pracy nad tym projektem pojawiło się u mnie zainteresowanie błotem jako pewną formą materii, jaką jest ziemia, która też jest żywiołem, w połączeniu z innym żywiołem, tworzy coś bezpostaciowego. I tak naprawdę my możemy być w pewnym sensie sprawczy, aby nadać się temu jakiś kształt. Natomiast materia sama w sobie nadal pozostanie jakby taka, jaką ją zastaliśmy, ale ingerując w nią jakby innym żywiołem, możemy coś zmienić. Podobnie jak szczerość sztuki plebejskiej, Hasiura uwodziła szczerość materiału. Przedmioty same w sobie mają energię, ale jakby istotna jest też dla mnie ta istota przekazu wizualnego i tego zauważania codzienności i byciem wrażliwym też na tą codzienność. W moim przypadku wędrówka to poznawanie przestrzeni otwartych. Towarzyszy temu tworzenie szkiców, odlewanie różnego rodzaju śladów pozostawionych w ziemi, odlewanie też śladów, które zostałam w danym miejscu, w danej przestrzeni. Oczywiście w trakcie tego procesu myślę też o ponownym przetworzeniu cyfrowym tego, co jakby stworzyłam, tego, co może powstać, bo na przykład jest jeszcze na etapie jakichś planów. Myślę też o tym, że ziemia to plastyczny twór, który porusza, jak wiemy, dzięki Hasiurowi struktury wyobraźni. I jest to takie proste spojrzenie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie naiwne na sztukę ludową, dzięki czemu możemy spojrzeć na to jak na pewnego rodzaju osobiste terytorium. Tak jak powiedziałam, ludowość w moich poszukiwaniach jest odwołaniem się do czegoś bezpośredniego, ale jednocześnie wynika z tradycji, która odwołuje się do ducha miejsca, w którym powstaje, w której my ją zastaniemy. I u Hasiura konkretny obiekt jest miejscem, gdzie wyobraźnia twórcy spotyka się z wyobraźnią odbiorcy. Aspekt powrotu do natury jest bardzo konkretny i myślę, że tym zakończę moją wypowiedź, bo tak naprawdę wchodząc coraz głębiej w taki temat, nad którym pracuję, wracam do tego, że co już tutaj zostało niejednokrotnie powiedziane, że tak naprawdę Hasiur jest twórcą totalnym, tak? I to wiemy wszyscy, że tak jak na przykładzie tego mojego projektu, ciągle wracam do tego, że Hasiur już zrobił coś podobnego, tak? Że on już coś podobnego powiedział. No i poniekąd dzięki temu możemy się tu spotkać, rozmawiać, poruszać taki temat. Tworzymy dialog między sztuką, między artystą i badaczem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, może 5 minut przerwy, żebyśmy się mogli połączyć z Danielem.
teraz. Rumiancewa, który będzie online. Także można się rozruszać trochę. Tak. Czy będzie jakaś dyskusja jeszcze? No myślę, że chyba, że na koniec powiemy, bo tak powiem na tę sytuację. Znaczy teraz będzie Daniel? Teraz zrobimy Daniela. A później ja? Ale na koniec, jako wisienka na tym torcie. Ja! Ale tak, to Daniel jeszcze tak zostanie na pewno, no bo ja mam z nim to pogadanie. Okay? Zacznę od tego, tak? No, tak. O, to będzie dyskusja. Tak. Co będzie? To będzie dyskusja. Nie, ja zacznę z Fryderyka.
No, szanowni Państwo, zaczynamy. Daniel z nami online, ale już żeśmy to dzisiaj przećwiczyli. Daniel, czy ty nas słyszysz? Tak, ja was słyszę, a czy wy mnie słyszycie? Słyszę dobrze, tak. Dobra, super. Możesz startować. Dzień dobry Państwu, bardzo żałuję, że z wami nie jestem, ale przedłużony kontakt z osobą chorą na COVID i poczucie odpowiedzialności skłoniło mnie do tego, żeby zostać w Warszawie, w domu. Wszystko jest w porządku, tak? Z połączeniem? Dobra. Ja będę opowiadał o kilku swoich pracach. Przepraszam bardzo, że na jakąś taką prywatną, w prywatny sposób podejdę do tego. To, co będę pokazywał, nie będzie miało niestety wiele wspólnego z Władysławem Hasiorem. No ale tak też zostałem zaproszony przez Julitę Dębowską z takim właśnie pomysłem na tą konferencję. I Julita zaprosiła mnie, żebym opowiedział głównie o projekcie, który robiłem. Wszystko jest ok, tak? Mogę pokazywać ekran. Dobra. Żeby, o tutaj mam takie na początek miłe letnie klimaty. Natomiast to nie jest to, z czym zostałem zaproszony, ale powiem, o czym miałem mówić, o czym chciała Julita, żebym opowiedział o wystawie, którą robiliśmy w 2018 roku, którą Julita kuratorowała, a ja, której byłem autorem, która miała miejsce w Muzeum Tatrzańskim w Galerii na Kozińcu i towarzyszyła konferencji odwrotnej. To znaczy towarzyszyła konferencji o pracowniach artystów, a nie o wychodzeniu z pracowni. Chodziło o Hasiora, Brzozowskiego i Rząsę. Wtedy były jakieś rocznice, już nie pamiętam, które tych artystów. I konferencja dotyczyła właśnie ich pracowni, czy w ogóle funkcjonowania artysty w pracowni. Zakopane było słynne z wielu historycznych, wspaniałych pracowni artystów. I ja wtedy postanowiłem odwiedzić artystów obecnie żyjących w Zakopanem, tworzących w ich pracowniach, ale do tego dojdę. Natomiast dzisiejsza moja prezentacja będzie dotyczyła... Okej, jesteśmy przy wyjściu z pracowni, ale ja opowiem o powrocie do pracowni, tyle że już nie do swojej pracowni, a do cudzej. Właśnie tak jak wtedy to się stało z artystami podhalańskimi, zakopiańskimi. Nie tylko do ich pracowni udało mi się od tego czasu dojść. Zauważyłem też, Julita prosiła, żebym opowiedział głównie o tym projekcie, ale zauważyłem też, że mam jeszcze coś do powiedzenia na ten temat, że jakby tak jeśli prześledzę te moje prace od tego czasu, to zauważę taki wzrost zaangażowania, spadek ironii, wzrost zaangażowania, co jest dosyć symptomatyczne dla ostatnich czasów w ogóle, ale też drugą prawidłowość to odchodzenie od sztuki, może nie tyle odchodzenie, no ale jakby pojawienie się w moim życiu coraz większej ilości dokumentalistyki na równi ze sztuką. Oczywiście sztuki nie porzucam, ale zdarza mi się też po prostu uprawiać coś, co ostatnio Hania Wróblewska zgłosiła się do mnie właśnie z takim pomysłem, żeby coś razem zrobić i nazwała to, żebym zrobił coś takiego jak taką art documentation.
Czyli po prostu robię właśnie takie dokumentacje, które mają jakieś takie aspekty, miejmy nadzieję, artystyczne. To ja zacznę od najstarszych prac, które, bo oczywiście od 15-20 lat mamy w Polsce duże zainteresowanie dla sztuki w przestrzeni publicznej. Oczywiście mamy dużo festiwali. Ten temat oczywiście był mocno przerabiany w polskiej sztuce. Bardzo dużo pisano, też dotarły do Polski pisma zagranicznych teoretyków na ten temat. No, było to bardzo ważne, szczególnie no, w czasach, kiedy po prostu kraj się rozwija i musimy się czuć odpowiedzialni, czy powinniśmy się czuć odpowiedzialni nie tylko za kraj, ale za świat, za przestrzeń publiczną między innymi. Wtedy no, to jest po prostu bardzo ważne. Przestrzeń publiczna, co tu dużo mówić, jest bardzo ważna. Ja również uczestniczyłem oczywiście w kilku festiwalach sztuki publicznej, zajmowałem się tym. Chciałem bardzo pokrótce powiedzieć o kilku z nich po to, żeby zaprezentować jakiś taki wstęp i ten proces odchodzenia od przestrzeni publicznej do pracowni, ale już jako się rzekło, nie mojej pracowni. To są prace, zacząłem od wątków, ponieważ jesteśmy w Zakopanem, na konferencji w Zakopanem, więc zaczynam od wątków zakopiańskich. Nad tym miastem, jak wiadomo, unosi się góra Giewont i postanowiłem, żeby w morzu też był Giewont. I to jest praca, którą zrobiłem w Sopocie. Niedaleko molo pływał taki 3-metrowy Giewont, którego można było sobie powiększyć, oglądając go przez taką lunetę. Anegdota z Giewontem. Nazywało się to Od morza do Tatr. Było trochę takie krytyczne, że ta historia, czy ta tradycja, czy no takie wątki religijne też, z którymi nam ta góra się kojarzy, no są takie bardzo, bardzo, ten nasz kraj jest tym przesiąknięty. Anegdota na temat Giewonta jest taka, że on na zakończenie tej wystawy, którą organizował Państwowa Galeria Sztuki i Akuku Sztuka, to się nazywało Open City, nie, przepraszam, Open City jest w Lublinie. Jezu, jak to się nazywało? Już nie pamiętam w tej chwili, przepraszam bardzo. On się urwał z Cumy. Urwał się z Cumy i popłynął sobie do Szwecji. W stronę Szwecji w każdym razie pracownicy PGS-u z jakimiś tam wodnymi policjantami ganiali go po Zatoce Gdańskiej, żeby go scholować do brzegu. Niedaleko tego miejsca parę lat później zrobiłem taką pracę, która też jest dosyć oczywista i też jakoś tam krytykuje, no z kolei tutaj krytykuje trochę taką przestrzeń publiczną, która tam jest w pobliżu i tam pobudowano takie bardzo błyszczące okno, bardzo źle jest zorganizowana w skrócie przestrzeń publiczna w tamtym rejonie. To były prace, które były pokazywane w przestrzeni publicznej, ale też bardzo wiele prac po prostu wykonywałem w przestrzeni publicznej. To jest taka praca, która polegała na tym, że zaczepiałem mężczyzn na ulicach z prośbą, czy mogę sobie poleżeć, czy posiedzieć w ich cieniu, czy też jakby tropiłem ich cień. Tutaj to była taka stara strasznie praca z czasów, kiedy ja się rzeczywiście intensywnie interesowałem tematem męskości. Tutaj podobna, jakby z podobnego gatunku praca, taka no, wysiłkowa, tramwaje miejskie w Warszawie po prostu cały czas przycinały mi głowy, rękę, nogę. Próbowałem po prostu wejść do nich w ostatnim momencie. Próbowałem wskoczyć do tramwaju w ostatnim momencie i oczywiście natychmiast wtedy zostałem przycięty przez tramwaj. To są screeny z wideo, więc przepraszam bardzo za jakość. Tu z kolei są screeny z takiego cyklu, który zdarza mi się realizować do dzisiaj, kiedy ja po prostu rozdaję pieniądze. Tutaj akurat jest taka sytuacja, która niedługo po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy
i pojawienia się programu 500+, ja też postanowiłem rozdać, ja nie mam nic przeciwko temu, przeciwko oczywiście redystrybucji dóbr i programowi 500+, ale wydawało mi się, że to jednak jest dosyć łatwe tak porozdawać trochę kasy. Bardzo dobrze, że to się stało, ale pomyślałem, że mogłyby, że ja też mogę porozdawać trochę kasy, więc zostałem zaproszony przez TVP Kultura, kiedy jeszcze było taką trochę bardziej liberalną instytucją niż teraz, do zrobienia kilku filmów i jednym z nich między innymi był taki film, kiedy ja po prostu schowałem w przestrzeni publicznej miasta stołecznego Warszawy w 6 miejscach 6 banknotów 100 złotowych. Dlaczego 6, a nie 5? Ano dlatego, że chciałem być lepszy od rządu polskiego. Nagrałem to oczywiście na wideo. Czy wszystko jest w porządku z dźwiękiem? Halo? Tak. Dobra, okej. Tak, wszystko w porządku. Dobra, okej, bo u mnie tu coś zatrzeszczało przez moment, ale to opowiadam dalej. Nagrałem te chwile chowania tych pieniędzy, wyemitowane zostało to, zostało w TVP Kultura. No i ze zdziwieniem moim sprawdziłem potem, czy te pieniądze znikły. Otóż znikły. Więc ludzie rzeczywiście poszli wziąć sobie te pieniądze, te 6 banknotów. Bardzo się z tego ucieszyłem. Tą pracę czasami wykonuję jeszcze, tylko że już teraz ten nominał bardzo spada i teraz już głównie rozdaję bilon. Po prostu nie wiem, no, chowam te pieniądze na jakimś tam areale. Powiedzmy, jak jest jakaś wystawa czy festiwal sztuki performance i po prostu informuje publiczność, że mogą sobie tam gdzieś połazić i może coś znajdą. Tylko że nominał spadł, ponieważ w zeszłym roku te 500 było już warte no, dużo mniej, jakieś 370 bodajże, a co by było teraz, to już nawet chyba, no, nie, już chyba nie będę tego robić, bo to po prostu no bardzo, bardzo inflacja to wszystko zjadła. Więc no, domagam się rewaloryzacji po prostu 500+. Dobrze, no i tak. To jest taka praca, kiedy ja chyba pierwszy raz jakby wszedłem do kogoś do domu, do mieszkania, czyli jakby zaczął się ten powrót od odwrotu z przestrzeni publicznej. To jest praca, która również jest dedykowana różnym programom społecznym, socjalnym polskiego rządu. Praca dotyczy, znaczy ten projekt, czy te grafiki dotyczą nieopłacanej pracy, pracy emocjonalnej, czy po prostu pracy opiekuńczej. No, w tej chwili się to trochę poprawiło. Z tego co wiem, parę dni temu pani, która się jakby, która ma pod opieką niepełnosprawną córkę, mówi, że dostaje około 2000 zł od rządu polskiego. W tamtym czasie to było naprawdę kilkaset złotych, już z naprawdę wszystkimi możliwymi. To był 2015, to było dokładnie w czasie, kiedy bo to też nie dotyczy tylko i wyłącznie rządów obecnego, ale również poprzedniego. Poprzedni rząd być może jeszcze bardziej nie dbał o dofinansowanie pracy opiekuńczej. No w każdym razie, o już zapomniałem co mówiłem, to idę dalej. W każdym razie zrobiłem tą pracę dla osób, które tą pracę wykonują. Pewnie zainteresowałem się tym dlatego, że moja mama po prostu zajmowała się w tym czasie moim dziadkiem i jest jedną z osób, które wystąpiły w tym projekcie. Dokonałem wyceny oczywiście pracy opiekuńczej, która jest no, oczywiście o wiele, wiele więcej warta niż ówczesne kilkaset złotych. Chciałem powiedzieć, że z wszystkimi możliwymi dodatkami w tamtym czasie to było około 1000 złotych. Więc naprawdę, że nada. Teraz jest trochę lepiej, ale to nadal jest bardzo, bardzo mało. To jest na przykład pani, która po prostu jest żoną dobrze zarabiającego mężczyzny i no, on ją utrzymuje, to znaczy daje jej jeść, chociaż paradoksalnie to ona mu tutaj daje jeść, znaczy to ona gotuje ten obiad.
I ona wyceniała swoją pracę w tamtym czasie, w 2015, na 4000 zł. I to jakby była wycena subiektywna jej. Natomiast pozostałe wyceny wykonałem w jakimś takim porozumieniu z ekonomistami, albo zaglądając do budżetu czasu ludności najbardziej aktualnego i jakby modyfikując go poprzez współczynnik inflacji. To jest moja mama, którą wyceniłem no nisko, bardzo nisko, ale powiedzmy, że no tak według takich naprawdę najniższych stawek, ale w tym czasie również jej siostra, czyli moja ciocia, się zajmowała moim dziadkiem, już niestety nieżyjącym. To jest pani, która zajmuje się wnuczką, kiedy córka tej pani idzie po prostu do pracy i ta wnuczka zostaje pod jej opieką. 1600 niestety, bo bardzo, bardzo nisko, ponieważ no, takie biedne rejony na Kielecczyźnie. Ja oczywiście musiałbym to totalnie zupdate'ować o współczynnik inflacji w tej chwili, ale to były naprawdę super wtedy niskie stawki na najuboższych terenach rolniczych w tamtym czasie. To jest całodobowa opieka tej pani nad córką, która ma mukowiscydozę. To niestety jest hardcore i po prostu naprawdę opieka całodobowa. Podobnie jak opieka pana Adama nad swoją żoną, która cierpi na chorobę Alzheimera. Są cztery kobiety, jeden mężczyzna, ale tak naprawdę to proporcje powinny być zupełnie inne. Tych banknotów jest pięć, bo wówczas było pięć banknotów w obiegu narodowych banknotów, narodowych biletów Banku Narodowego. Było wówczas pięć, teraz jest ich sześć, zdaje się, więc teraz byłoby ich sześć. Ja później zrobiłem zresztą ten szósty, no dlatego liczba pięć. Ale tak naprawdę współczynnik powinien być 9:1, to znaczy na 10 osób, które wykonują pracę opiekuńczą, 9 z nich to kobiety, tak naprawdę jeden tylko mężczyzna na 10 wykonuje pracę opiekuńczą i najczęściej są to mężczyźni opiekujący się żonami chorymi właśnie na Alzheimera. Dobra, idę dalej i teraz przejdę rzeczywiście do tego projektu, o którym ja mam mówić, czy miałem mówić tak głównie, czyli ten, który zrobiliśmy razem z Julitą 4 lata temu, z Julitą Dębowską z Muzeum Tatrzańskim. I to jest jakby kolejny etap właśnie takiej współpracy, partycypacji, ale na taką osobistą skalę trochę. Bo ta moja partycypacja rzeczywiście coraz bardziej szła w taką personalną i taką, no właśnie, taką 1:1. Czyli tak, moje wizyty w pracowniach artystów zakopiańskich albo podhalańskich. To jest oczywiście pracownia Marcina Rząsy. Ta wystawa wyglądała w ten sposób, że ja najpierw robiłem takie zdjęcia dokumentalne właśnie, przebywając tam dosyć długi czas i zawracając głowę tym ludziom, tym artystom, ale jednocześnie właśnie jakby się z nimi trochę zaprzyjaźniając. No i co jest super, to te przyjaźnie po prostu przetrwały, te znajomości są po prostu cudowne i bardzo, bardzo sobie je cenię. W drugiej części tej wystawy ja po prostu po tych pobytach, nazwijmy je studyjnymi, kilkudniowe, bo one trwały wiele godzin, kilka dni. Robiłem pracę jeszcze do tego wszystkiego swoje, trochę takie inspirowane tymi pobytami, ale teraz chciałem przedstawić głównie te prace, które powstały w pracowniach zakopiańskich albo około zakopiańskich artystów. W pracowni u Marcina powstały między innymi takie fotografie. Teraz będę po prostu przerzucał trochę zdjęcia, postaram się nie spieszyć z nimi jakoś za bardzo. Oczywiście ta pracownia jest dosyć tradycyjna. Marcin, jak wiadomo, jest synem Antoniego, dysponuje narzędziami, których używał
jeszcze Antoni i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wygląd tej pracowni jest taki, no świadczy o upływie czasu, jest takim trochę no, palimpsestem, czymś takim rodzajem właśnie nawarstwiania jakichś znaczeń w bardzo małym miejscu, w małej przestrzeni. Tutaj właśnie pytanie, który rząsa? Najwyraźniej Stanley rząsa. No dobra, to było u Marcina, to była taka wizyta bardzo też piękna u Bartka Kolbusza, czyli u Burego, którego też wszyscy pewnie znacie, który prowadził restaurację w Bukowinie, którą zamknął i chyba już nie otworzył w czasie pandemii. I jak wiecie, zajmuje się metaloplastyką. Dla mnie ta metaloplastyka na mnie zrobiła wielkie wrażenie, a największe wrażenie zrobiła, być może to jest sztuka użytkowa, ale ta pasja, z jaką Bartłomiej to wykonuje, jest no niezwykła. I też skala, na jaką on to robi, jest niezwykła. A największym dziełem jego jest oczywiście jego sama pracownia, czyli ta wieża, którą on kupił na Allegro, to jest fragment elektrowni wiatrowej, którą on po prostu przerabia na swoją pracownię. Tak, ta wizyta z kolei skutkowała cudownym jedzeniem, ponieważ byłem żywiony naprawdę, skoro to było w czasie, kiedy prowadzili restaurację, naprawdę mega wypasione żarcie dostawałem w czasie tego pobytu. Cudownie. Bartek, cudowny człowiek. Następna wizyta miała miejsce u Zuzy Dębiec, którą też pewnie wszyscy znacie, która na on czas mieszkała w domu, który projektował Witkiewicz na on czas dla Aksentowicza, który później był pracownią Stanisława Buszca. To jest tam, gdzie stoją te rzeźby kosmiczne i w której to jakby zamieszkała i miała pracownię Zuza. Nie wiem, jaki jest status tego domu w tej chwili. W tamtym czasie, w każdym razie, również ten dom był no, ewidentnie palimpsestem. Ze względu na po prostu obecność wszędzie tych dzieł, które wykonał Burzec, ale mieszających się właśnie z tym, co jak żyła i czy żyje i co wykonywała Zuza. Tak, i to też cudowna osoba, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni i taka oaza zakopiańskiej anarchii, której zawsze się domagałem i poszukiwałem jakiejś takiej właśnie wolności czy takiej mniej tradycyjnego, zakopanego zawsze szukałem. Ostatnia z tych wizyt, które się wtedy odbyły, miała miejsce w pracowni Małgorzaty Mirgitas w Czarnej Górze, czyli już na Spiszu, ale tuż jednak za mostem, czyli no 200 metrów od granicy Podhala. I co jest ciekawe, to, że Gosi Mirgi nikt wtedy za bardzo nie znał. Nie była znana również w Muzeum Tatrzańskim, co mnie bardzo zaskoczyło. A dla mnie to już było wtedy ewidentne, że to jest wybitna artystka, obecnie reprezentuje Polskę w Wenecji na Biennale, jak wszyscy wiecie. I no myśmy się też bardzo zaprzyjaźnili z Gosią, też przebywałem u niej chyba z tydzień. Bardziej wtedy zwróciłem uwagę, co prawda, na jej rzeźby niż na obrazy i tkaniny, ponieważ przygotowywała wtedy tą wystawę w Orońsku, na której pokazywała odlewy pomnika ku czci zamordowanym Romom, bo jak wiecie, Gosia jest Romką i jej sztuka jest związana z dziedzictwem romskim.
i przygotowywała te odlewy tego zniszczonego pomnika, który sama kiedyś zaprojektowała tuż po studiach i teraz postanowiła go odlać w wosku. Na tym polegała jej wystawa w Kaplicy w Orońsku. Co ciekawe, ja miałem chyba 3 lata wcześniej, a może 2 lata wcześniej tylko wystawę w Kaplicy w Orońsku właśnie i też pokazywałem taką trochę sakralną pracę, albo może inaczej, pracę, w której obiekty świeckie stawały się sakralne i tu jakiś, i również była to wystawa z wosku, tyle że z wosku pszczelego, takiego ekologicznego. Także no, zrozumiałem, że te tropy są wszędzie podobne. No, no i w ogóle zaprzyjaźniliśmy się z Małgosią, to na mnie zrobiło wielkie wrażenie, co robi. Jak wiecie, odlała po prostu je w kolorowym wosku. Ostatecznie chyba tylko w różowym pokazała, ale była jeszcze wtedy na etapie odlewania tych szczątków zniszczonego przez jakiś wandali, po prostu przez jakichś faszystów pomnika. Ostatecznie chyba to wszystko była pokazywana tylko i wyłącznie w różu, w takim właśnie, ale takim nie bijącym bardzo po oczach różu. Natomiast wtedy były te, ona była na etapie prób i tych odlewów w różnych materiałach, znaczy głównie w wosku, ale w wielu kolorach wtedy było sporo. Ciekawa historia jest taka, że zaraz potem, ponieważ jakoś chyba uświadomiłem trochę tam w rejonie Zakopanego, że Małgorzata Mirga istnieje i mieszka tam, Marcin Rząsa, potem Julita zrobili wystawę Gosi Mirgi. Muzeum Tatrzańskie kupiło od niej pracę. Też była ta wystawa w Orońsku, która zaskutkowała tym, że Muzeum Sztuki w Łodzi kupiło tą wystawę i szczerze mówiąc wygląda na to, że przyłożyłem mały palec do kariery Małgorzaty Mirgi, z czego jestem bardzo dumny i z czego się bardzo, bardzo cieszę. Tym bardziej, że ten wątek sztuki romskiej no, po prostu totalnie domagał się zaistnienia, a Gosia była najlepsza do tego, żeby tak się stało właśnie. Dobrze. Oprócz tych wizyt studyjnych, to coś, co teraz pokazuję, wydaje się być bardzo, bardzo paradoksalne, ale to też jest wizyta studyjna. Otóż do tej wystawy o pracowniach dołączyłem też tą historię o panoramie Tatr. Jak wiecie, w 1896 roku, między 1894 a 1896 powstała panorama Tatr, malarska panorama Tatr. Obraz malarski rozmiarów 116 metrów na 15. Największy obraz malarski, jaki kiedykolwiek powstał w Polsce. Większy od panoramy racławickiej, który był wystawiany w rotundzie na ulicy Dynasy w Warszawie przez kilka lat. Malowali go między innymi Radziejowski, Wańkie, Żelechowski, Aksentowicz, no wiele sław ówczesnego malarstwa polskiego. Oczywiście powstał poniekąd w celach komercyjnych, tak samo jak panorama racławicka, żeby ci, których nie stać na wyprawę w Tatry, warszawiacy albo przyjezdni, mogli zobaczyć, jak te Tatry wyglądają bez wycieczki w Tatry. No niestety ten biznes nie poszedł. Znaczy trwał on kilka lat, ale ostatecznie, nie wiem, z nieznanych mi powodów nie poszedł. No i płótno zostało pocięte. W związku z czym do dzisiejszych czasów zachowały się niestety jedynie 2 szkice w Muzeum Narodowym w Krakowie. Znacie tą historię na pewno. No, nie byłbym sobą, gdybym nie wlazł na tą górę miedzianą, bo oni malowali, czyli ta panorama powstawała
w pracowni, którą oni utworzyli na górę, na górze Miedziane. Przez dwa sezony ci malarze z Morskiego Oka wdrapywali się na to Miedziane po to, żeby malować te szkice, które później no zapewne już w jakichś bardziej studyjnych warunkach wypełniali kolorem i tak dalej, postaciami również. No w każdym razie przez dwa lata ta pracownia rzeczywiście na tej górze Miedziane istniała. Dwa sezony letnie. No ja oczywiście wdrapałem się na górę Miedziane. To nie jest takie wcale łatwe, ponieważ góra Miedziane jest poza szlakiem obecnie, a ja nie umiem chodzić po górach. Kompletnie się na tym nie znam. Postanowiłem też być ambitny i nie wziąłem przewodnika, poszedłem sam i była to jedna no, z trudniejszych rzeczy, jakie w życiu przeżyłem, bo po prostu cały czas się bałem, że zlecę na łeb, na szyję, szczególnie właśnie na tą stronę nie Morskiego Oka, tylko Pięciu Stawów. Aha, bo Miedziane jest taką górą, na której stojąc widać zarówno Dolinę Pięciu Stawów, jak i Dolinę Roztoki i Morskie Oko. Więc co prawda ja nie wybrałem tego widoku, na którym to widać zarówno Pięć Stawów, jak i Morskie Oko, ponieważ wtedy niestety cała reszta wygląda trochę gorzej i otwiera się też panorama na Podhale, której ja chciałem uniknąć. W związku z czym wybrałem taki widok, na którym otwiera się tylko panorama na Dolinę Pięciu Stawów. No niemniej jednak było to bardzo trudne, bo na tą stronę Morskiego Oka, Pięciu Stawów można naprawdę zlecieć i dla niewprawnego chodzącego po Tatrach jest to naprawdę no, przerażające. Dużo można opowiadać o tym, ale to jest rzeczywiście niesamowite miejsce w ogóle. Przyznaję, tam to jest naprawdę niesamowite, także jeżeli kiedyś zdobędziecie pozwolenie od Parku Tatrzańskiego na coś, żeby wejść na Miedziane, to bardzo warto. Dobrze, no więc powstały też, jako się rzekło, te prace inspirowane te pobytami studyjnymi. No i jedną pokażę tylko pracę z tych powstałych jako te inspirowane. To jest panorama właśnie Wielkiego Stawu z Miedzianego, tylko z troszkę innej strony. Tylko że to jest dokładnie widok na Orlą Perć. To jest caluteńka Orla Perć, no tylko że postanowiłem ją troszeczkę uprościć pod tym wrażeniem po prostu chodzenia po górach i jak to jest trudne, to postanowiłem tą Orlą Perć uprościć. I co ciekawe, ta praca wróciła do przestrzeni publicznej. Tak, wszystko jest dobrze? Wszystko dobrze, ale jeszcze 5 minut. Dobra, okej, już zasuwam. Już 3 minuty, tak. Dobra, ona wróciła do przestrzeni publicznej, była pokazywana w Metrze. To ja przerzucę tylko slajdy z Kozińca, z tej wystawy. Tu jest taki obiekt, który zrobiła Zuza Dębiec specjalnie na tą wystawę. Znaczy, przepraszam, nie na tą wystawę wcześniej, ale ja ją też pokazałem. To była taka przestrzeń spotkania właśnie z drugim człowiekiem, takiego intymnego spotkania. To jest gotowanie zupy z wosku, które zrobiłem inspirowane pobytem u Burego. Dobra, może to jest taka praca, którą z Marcinem Rząsą razem zrobiliśmy, obejmowaliśmy się jak na takiego misia w różnych miejscach w przestrzeni publicznej Zakopanego i lecę dalej. To są jeszcze prace, które robiłem u Gosi Mirgi w Imperialu, kiedy ona się przygotowywała do Wenecji. To też jest jakiś taki dalszy ciąg tej pracy, tego spotkania z Gosią Mirgą, które się zaczęło wtedy przy okazji tej wystawy na Kozińcu. I przechodzę do ostatniej rzeczy, którą chciałem wam pokazać. To jest coś, nad czym pracuję obecnie. Spróbuję się zmieścić w te 3 minuty. Na zaproszenie Hanny Wróblewskiej współpracuję z Muzeum Getta Warszawskiego. Muzeum Getta Warszawskiego prowadzi wykopaliska na terenie tak zwanego bunkra Anielewicza, czyli największego z punktów oporu w czasie powstania w getcie warszawskim, w którym schronili się między innymi bojownicy żydowskiej organizacji bojowej i tam też zginęli, albo zginęli niektórzy z nich, nie, przepraszam, akurat bojownicy
się wydostali stamtąd, ale wiele ludzi popełniło tam, wiele osób chroniących się popełniło tam samobójstwo. Akurat w tym miejscu, gdzie wykopaliska są prowadzone, nie. No w każdym razie te wykopaliska są najważniejszymi obecnie wykopaliskami w Polsce. Tu jest kilka zdjęć z wnętrza wykopaliska, ale tak naprawdę chciałem pokazać zdjęcia takie robione z góry. To są zdjęcia tego wykopaliska, trochę takie jakbym, no czuję się tam trochę jakbym zaglądał do grobu. Co prawda tam akurat ciał nie było, ale było tam mnóstwo przedmiotów. Wykopano tam po prostu mnóstwo przedmiotów, które były używane przez te osoby, które się schroniły w bunkrze Anielewicza. Tak wyglądają te poszczególne komnaty tego wykopaliska już po usunięciu tych przedmiotów. Już to jest, to wykopalisko już jest jakby, no, zabrane są te przedmioty. To już jest jakby odkopane, wykopalisko odkopane. I ono jest, te przedmioty są przeniesione do szpitala Bersonów i Baumanów, aktualnie nieczynnego, który jest szpitalem powstałym pod koniec XIX wieku, żydowskim. Po wojnie II światowej on służył jako po prostu szpital dziecięcy. To będzie przyszła siedziba Muzeum Getta Warszawskiego, ponieważ ta instytucja jest w budowie, jakby w powstawaniu. Tak wygląda ten budynek, jest w samym centrum Warszawy i te przedmioty tam zgromadzone, wykopane w okolicach bunkra Anielewicza, bo to częściowo jest na terenie bunkra Anielewicza, te wykopaliska częściowo obok, też właśnie tak trochę wyglądają, jakby może trzeba na nie zajrzeć, tak jakby z góry. Ten szpital, zgromadzone w nim przedmioty, szpital z końca XIX wieku, przerabiany wielokrotnie w PRL-u, przerabiany przed wojną II światową, no to jest po prostu gotowe nakładanie się warstw, gotowy jakiś właśnie palimpsest i gotowa opowieść wizualna. Więc tam robię te zdjęcia, wykonuję te zdjęcia z tymi przedmiotami. Jedną z części tej pracy jest właśnie taka ich dokumentacja archeologiczna robiona tak właśnie z góry, tak żeby nawiązywała do tego, jak one do tego wykopaliska, do tych komnat wykopaliska, ale robię też zdjęcia aranżowane, takie właśnie, które mają być takimi kontekstowymi zdjęciami, czyli trochę kontynuuję tą pracę kontekstową, taką właśnie jak praca z kontekstem cudzej pracowni, to znaczy cudzego mieszkania, cudzego miejsca pracy, cudzego miejsca życia. Tyle, że tym razem tą pracownią jest po prostu pracownia archeologiczna i ja tą pracę dopiero niedawno zacząłem, więc tych zdjęć jest mało. Będę ją kontynuował do końca grudnia. To jest stan na teraz. Tych zdjęć mam na razie mało, chyba około 12, a ma ich powstać dużo, nie wiem, około 80. 60, więc no, przez najbliższy czas będę tam pracował. No cóż, to jest wózek dziecięcy wykopany tam na terenie tego wykopaliska w okolicach warszawskiej ulicy Miłej na terenie dawnego getta warszawskiego. To tyle, przepraszam za przedłużanie. I dziękuję bardzo. Dziękujemy, ale zostań z nami jeszcze. Dobrze, czy mamy czas na jakieś pytania ewentualnie albo jakąś refleksję czy coś? Nie wiem, czy nie wiadomo. Ja może przyszła do kolejnego wystąpienia i potem ewentualnie... Rozumiem. Dobra, to dziękuję bardzo. A zostajesz, Daniel? Zostaję. Można kamerę na mnie? Ale jeszcze małych rzeczy jeszcze nie włączamy, jeszcze mam wstęp. Ile mam czasu? 10 minut? Tak. Sobie, nie, 10 minut to jest maks, bo tego wymaga sytuacja, więc chciałem cię powitać, Danielu, i powiedzieć, że słuchajcie, noszę twoją wizytówkę. Słyszałem. Super. Słuchaj.
gdy ją znalazłem w biurze i uświadomiłem sobie, że cię jednak nie będę mógł ściskać osobiście, to postanowiłem ją założyć i udawać Daniela Rumiancewa. I to był gest, słuchaj, zawłaszczenia, tak, tej wizytówki i przy okazji też ciebie, twojego nazwiska, bo to jest taki wstęp do mojej pogadanki. Tak, mojej pogadanki o kolejnym zawłaszczeniu. I co ty na to? Zgadzasz się? Bardzo się cieszę, super. Budujemy też taką właśnie piętrową opowieść dzięki temu. Tak, nie, w ogóle cieszę się, że się przydałem. No dokładnie, wiesz co, też wymyśliłem, że zrobimy performance online. Bardzo bym chciał, ale warunki nie pozwalają, także zostawmy to sobie, wiesz, taką żywą akcję improwizowaną wymyśliłem, też zahaczającą o Hasiora, ale słuchaj, innym razem, natomiast zrobiłem to zawłaszczenie z twoją osobą, ponieważ chcę powiedzieć o innym zawłaszczeniu, którego dokonałem. Właściwie to nie wiem, czy słowo zawłaszczenie jest słuszne. Sami państwo ocenią. Więc opowiem pokrótce o mojej przygodzie z Hasiorem. Powiem też pokrótce, że Hasior jest moim mistrzem. Od tego może powinienem zacząć. Ja powiem, że odkąd spotkałem się z twórczością Hasiora, to już moje życie było zupełnie inne, artystyczne. Tak, ale nie ma czasu. O tym mogę powiedzieć, na przykład opowiedzieć kiedy indziej albo w przerwie. O tym, dlaczego Hasior jest moim mistrzem. Więc spotkała mnie przygoda taka wtedy, jak się spotkałem z Hasiorem i tak, i on mi objawił w ogóle zupełnie inny świat. Nigdy nie przypuszczałem, że już za paręnaście lat będę miał ze swoim mistrzem, gdy już umrze, przygodę, i to przygodę jako artysta, już właściwie dojrzały. A opowieść zaczyna się we Wrocławiu wiosną 2003 roku. Okej. Okay. Wiosną 2003 roku dostaję telefon od kolegi. Ja mam tą kartkę, jakby coś. Słucham? Ja ciągle mam tą kartkę, więc w pewnym momencie. O, proszę bardzo. Ja mam tylko pytanie, czy będą jednak slajdy, czy nie będą, czy będzie poprzednio rozmowa. Aha, zaczynamy tak. Dziwny tytuł, tak, przygody pomnika, więc pokażemy pomnik. Szczeciński, tak, tak, tak. Kolega ze Szczecina dzwoni, kolega, którego znałem wcześniej, jest artystą wideo, rzeźbą niemyślnego, dzwonił, że się przeprowadza do Wrocławia, świetnie przeprowadził, czy mogę go odwiedzić, więc natychmiast robię to chętnie i co? I wchodzę, wynajął właściwie jedno pomieszczenie, jest to pomieszczenie takie tymczasowe, gdzie jest tam wszystko łącznie ze zlewem, siedzimy przy tym zlewie i widzę dziwny przedmiot ze zlewem. Dziwny przedmiot ze zlewem. Pytam się, co to jest? On mówi, to jest fragment, to jest Hasior, Władysław Hasior. Jak to Władysław Hasior? No jest to fragment rzeźby Władysława Hasiora. I zaczyna swoją opowieść, która brzmi tak. Parę lat temu z kolegą malarzem Jerzym Kulkorowskim w Szczecinie znaleźli przy pomniku, ten właśnie, znaleźli odłamaną jego część. Znaleźli w krzakach w błocie. Wzięli tą część i zaczęli się starać w urzędzie, tak, żeby się tym zaopiekowano. W momencie, gdy to w ogóle przyniesiono, to się przerażono, że tak, taki fragment miejsca. Więc strategia była taka, że w ogóle tak, nie przyznajemy się do tego, nie chcemy też z nim zrobić. No i co? I właściwie tam chyba po trzech próbach ten tak wylądował w pracowni u kolegów, już nie mieli ochoty na żadną interwencję. No właśnie, po paru latach kolega tak przyprowadzał się do Wrocławia, Andrzej Urbański. No i zabrał tego ptaka ze sobą i właśnie spotkałem tego ptaka, gdy sobie był wciśnięty właściwie, tak, koło drzewu, w bardzo takim dziwnym, obskurnym mieszkaniu. No właśnie. Natychmiast wymyśliłem, że trzeba tego ptaka z powrotem, tak, wrócić w obszar sztuki, to po pierwsze, no poza tym przecież nie może, tak, dzieło sztuki mojego mistrza, tak,
być tak traktowany. Więc wymyśliliśmy, że trzeba go pokazać. Najpierw chcieliśmy to pokazać tak się własnym sumptem, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że właściwie trzeba go przywrócić nie tylko tak publicznie, żeby sobie wyfrunął, trzeba go przywrócić w obszar sztuki, czyli pokazać go tak w prawdziwej galerii. Zaproponowaliśmy to we WWA. We WWA się bardzo chętnie zgodziło, więc też we WWA posiadało wtedy na podwórku taki bardzo mały skwerek i wymyśliliśmy instalację, która się nazywała pomnik, fragment pomnika Hasiora. Ten ptak był umieszczony na, może pokażemy. Nie, to zdjęcie pokażemy. 08. No właśnie. Tak wyglądał ten ptaszek. Wygląda do tej pory, bo jeszcze istnieje. To jest to, o czym mówię. Ma 1,5 metra szerokości. Tak, jest dość ciężki, bo to jest bardzo gruba blacha. Został pomalowany w pewnym momencie osobiście przez Hasiora. No i co? I postanowiliśmy go właśnie przywrócić mu godne miejsce. Dostał 3-metrowy maszt. Został umieszczony w takim bardzo sympatycznym miejscu wśród krzaków, roślinności. Dostał na dole, zaprojektowaliśmy ławeczkę. Dzisiaj się dowiedziałem, że tak pod Prometeuszem w Pińcy mój mistrz zaprojektował również ławeczkę. Jestem z tego dumny. Również pomyślałem, jakkolwiek nie wiedziałem o tym. Wtedy wymyśliłem tą ławeczkę. To był taki przewrotny pomysł, ponieważ wtedy był w ogóle taki trend na budowanie umieszczenia ławeczek z artystami. Ławeczka z Tuwimem, tak? Ławeczka z Kochanowskim i tak dalej, więc idea była taka, żeby ta rzeźba była też przyjazna, tak? Dla ludzi. Partycypacyjna, właśnie, może. I na dole posiadała ławeczki. A bardziej partycypacyjna, dlatego że to nie była taka klasyczna ławeczka, gdzie się siedziało obok siebie, ale to były ławeczka, to były właściwie dwa krzesła ustawione naprzeciwko siebie. Także trzeba było siedzieć naprzeciwko siebie i patrzeć sobie w oczy. Może zaraz spróbuję. No, fajnie, jeszcze nie ma tam spokojnie. 09. To jest 09? A to 04. O właśnie. I mamy taką. To była taka sytuacja, tak? Te krzesła były znalezione na złomowisku. BWA nam zaproponowało takie od razu designerskie krzesła, które miało, ale nie pojechaliśmy na złomowisko i znaleźliśmy samochodowe takie krzesła dwa, bez pokrycia, żelazne, ze sprężynami. I to były takie dwa krzesła, które służyły tak do spotkania pod Hasiorem, na ławeczce pod Hasiorem. No i co? Artyści wykonali dzieło. Dzieło stało tam przez miesiąc, to następnie, nie, przez miesiąc, chwileczkę, przez 2-3 lata, no bo wystawa się skończyła, tak, oczywiście, że służyło, bo jak tam odbywały się wernisaże, to rzeczywiście ta ławeczka jest na oboczu, także na pewno spełniała swoje funkcje, ale to nie koniec historii, a właściwie początek, bo w międzyczasie zaczęła się burza medialna, co ja nazwałem w ogóle performancem medialnym, bo no, potężna awantura między władzami Wrocławia i Szczecina, kłótnia o tego ptaszka, łącznie z epitetami, że jesteśmy złodziejami, którzy zdemolowali ptaka w Szczecinie, taki telefon do dyrektora i że on
sankcjonował kradzież i że w ogóle to jest prokurator. Natomiast dyrektor, który bardzo lubi na projekt, powiedział, że prokurator tak, ale w Szczecinie, ponieważ tak, został tak zdewastowany, nie pilnujecie i tak dalej. No rzeczywiście, nie mamy czasu, bo mam to wszystko w dokumentach, tak, natomiast no co, tak się historia skończyła, że Szczecin w pewnym momencie zamilkł. My, jeszcze jest dalsza część, właśnie ważna, czyli te kolejne. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć o tym, że skutkiem tak, tej instalacji było to, że przede wszystkim wyremontowano pomnik Hasiora Wrocławski, który był zdemontowany. Wyremontowano pomnik w Szczecinie, ale bez tego ptaka, ponieważ konserwator ówczesny stwierdził, że tego ptaka wykonywali pracownicy, a nie osobiście Hasior i im w ogóle nie zależy na tym ptaku. Na przykład taki problem powstał, prawa autorskiego. Pięknie, żeśmy zamieszali. No. I ten ptak jest w tej chwili we WA w depozycie, tak? Bo nawet... To może my się jeszcze o niego upomnimy. No, to może Muzeum Tatrzańskie się upomni, bo my mamy wszystkie prawa autorskie. Ja. Ale prawa autorskie do czego, tak, Siara? No, do spuścizny. Jesteśmy spadkobiercą po mistrzu. No proszę bardzo. I teraz też jeszcze chciałem powiedzieć, bo jest mnóstwo smaczków wokół tej historii i wokół tej afery. No, proszę powiedzieć, jaki materialny skutek rzeczywiście jest. O, Raster o tym napisał, też wam chciałem tak pokazać duży artykuł, gdzie tam tak porusza w ogóle problem opieki nad zabytkami. Przypomina, że na przykład jeżeli rzeźba, pomnik jest ideologiczna, jak ta w Koszalinie, to w Koszalinie jest w dobrym stanie, nie? A w Szczecinie były sobie tylko wesołe, tak? Ptaszki to się nimi nikt nie opiekuje. Na przykład jest taki tekst. No ale co, nie będę Państwu tego czytał. O, właśnie, to jest tak, nasza instalacja, fragment pomnika Hasiora. Oczywiście, że tutaj jest sprawa prawa autorskich, tak, która mnie interesowała, chciałem sprowokować dyskusję, czy jest to zawłaszczenie takie klasyczne. No właściwie zawłaszczenie to jest idei, tak, w sztuce współczesnej. Natomiast to został zawłaszczony konkretny przedmiot, no, konkretnego artysty. Jaki to ma status? Jaki status my mamy? Podpisujemy się. To było dzieło podpisane Jerzy Kosaka, Andrzej Urbański, fragment rzeźby Hasiora. Sama prawda. Ale coś tutaj zgrzyta, tak? Na przykład interesowało mnie takie pytanie. No a tutaj mamy ten proces, że też dzięki nam zrekonstruowano ten pomnik, który po rekonstrukcji zapłonął, ale uwaga, zapłonął tylko dlatego, że w tych wgłębieniach wykonano metalowe rynienki, żeby tam wlać naftę i on zapłonął w czasie otwarcia. Natomiast gdy ogień zgasł, te rynienki wyjęto i pomnika nie wolno zapalać oficjalnie. Dlatego chciałem też Państwu pokazać. Tak. Byłem profesorem gościnnym na ASP Wrocław przez rok i w wolnych chwilach tak chodziliśmy niedaleko pod pomnik, żeby go zapalić. Proszę się, tak. To jest taki film z takiej akcji. Przychodzę ze studentami nielegalnie, wlewamy tam naftę. Tak, ja im tłumaczę. To się nazywa palenie Hasiora. Wszystko pod kontrolą. Także zapraszamy do zdjęcia zbiorowego, póki nie ma serży miejsca. Zapraszam. Tak to co to robi? Ja mogę zrobić. Tak to przyjmijcie. Ona ma w pełną pamięć. A pod tym! Nie, no dobrze, to może skończyć. No właśnie, i co? Ona ma w pełną pamięć. A pod tym! Robimy to nielegalnie, jest taka część, gdzie jest taki okrzyk: panie profesorze, Straż Miejska i wszyscy uciekli. Ale umówiliśmy się, że uciekamy
nie w jednym kierunku, tylko różny. Także młodzież się uczy u mnie różne rzeczy, na przykład jak uciekać spod płonącego pomnika Asiora. No właśnie. Sztuka partycypacyjna. Proszę bardzo. A poza tym mam takie pytanie, czy właśnie ten moment tak z tym ptakiem, fragmentem rzeźby Hasiora, czy dopiero moment partycypacyjny nie nastąpi, gdy zaczęła się afera medialna, tak? No bo dyrektorzy się zaczęli kontaktować ze sobą, tak nastąpił. No właśnie. Ja przedłużyłem. Dziękuję Państwu. Ja wiem, która jest godzina, ale może ktoś z Państwa chciałby jeszcze taką kropeczkę nad i. Ale jak Państwo nie chcą, to też rozumiem. Uwielbiam tę opowieść Pana. Bardzo mi się ona podoba. Ja też uważam, że jest to niezły dzieło sztuki. Jest, tak. Rozumiem, że Państwo są zmęczeni, więc może na dziś zakończymy. Daniel, dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Słyszy. Maka, proszę Państwa, to jutro plan gry jest taki, że Zosia, która dzisiaj była tutaj obsługą techniczną, zabierze Państwa na spacer o godzinie 9 z podgmachu górnego na Krupówkach. To jest Krupówki 10, jak wczoraj jedliśmy kolację, to dokładnie naprzeciwko. I postara się tutaj być z Państwem o godzinie 11. I od 11, przed 11 nawet, i od 11 zaczniemy drugą turę zmagań z materią żywiołów hasiorowych wyobraźni. Ponieważ wypadł nam jeden referat jutro, niestety, to będzie pewnie jutro troszkę też krócej, mam nadzieję. Dziękuję Państwu bardzo dzisiaj za wytrwałość. Widzimy się jutro. A, będzie jutro. Dziękujemy Państwu.